Hello, moi drodzy! Dzisiaj zapraszam Was do poznania 50 przypadkowych faktów o mnie. Tak ten krąży po internecie już od dawna i wczoraj miałam fazę na oglądanie właśnie tego typu filmików. Obejrzałam ich chyba, słuchajcie, z 30 i tak mi się spodobał, że postanowiłam nakręcić moją wersję, ponieważ takiej jeszcze na moim kanale nie ma. Więc jeżeli macie ochotę dowiedzieć się czegoś więcej o mnie, serdecznie zapraszam Was do dalszego oglądania. Mam na imię Ania. Uwielbiam jeść marchewkę pod każdą postacią. Gotowaną czy surową, ja zjem wszystko. Brokuły także. Mam 2 tatuaże i 7 piercingów. Kiedy byłam mała, lubowałam się w hodowaniu wszelkich polnych stworzeń typu pasikoniki, koniki polne, ślimaki czy nawet gąsienice. W szkole podstawowej należałam do chóru szkolnego i śpiewałam w drugim głosie. Mam kota Filemona. Mam jednego brata, który jest ode mnie starszy o ponad 7 lat. Mam chorobę lokomocyjną. Zawsze muszę siedzieć w tą stronę, w którą porusza się wehikuł. Boję się niskich sufitów, niskich zawieszeń. Zawsze mam wrażenie, że wszystko się załamie i na mnie runie. Mam prawo jazdy od 10 lat, ale nie prowadziłam auta przez ostatnich 6. Uwielbiam, słuchajcie, wręcz ubóstwiam owoce morza w każdej postaci, w surowej czy w gotowanej, a moimi ulubionymi są krewetki. Mam 2 lewe ręce do pieczenia ciast. Każda próba podjęta przeze mnie w 99% kończy się za kalcem. Do Anglii wyjechałam 2 miesiące po maturze i do tej pory tutaj jestem. Nie lubię upałów, nie lubię kiedy jest gorąco, nie lubię kiedy się kleimy, kiedy się pocimy, kiedy wszystko po nas spływa, więc lato u mnie nie jest najbardziej popularną porą roku. Mój znak zodiaku to lew. Moimi ulubionymi sklepami odzieżowymi są New Look i Select. Ale uwielbiam także kupować rzeczy na eBayu, nie ma to jak Made in China. W ogólniaku należałam do samorządu szkolnego, a i także przez 4 lata do samorządu klasowego. Jestem ogromną fanką wszelkiego rodzaju horroru, wszelkiego rodzaju thrillerów, a już najbardziej tych, które są oparte na faktach. Wstyd się przyznać, ale nigdy nie byłam nad polskim morzem, nigdy nie widziałam polskiego morza. Pierwszy raz wielką wodę zobaczyłam dopiero tutaj, kiedy przyjechałam do Wielkiej Brytanii. Brałam bardzo czynny udział w różnego rodzaju akademiach i przedstawieniach przez cały okres szkoły podstawowej i szkoły średniej. Kiedy byłam mała, zawsze chciałam zostać weterynarzem i pomagać wszystkim zwierzętom na świecie, bądź pracować w sklepie jako ekspedientka. Jeśli miałabym kiedykolwiek wybierać pomiędzy kupnem własnego domu a własnego mieszkania, wybrałabym mieszkanie, koniecznie 3-pokojowe, z dosyć dużym balkonem. Mam w domu Kama Sutrę. Ta-dam! Jako małe dziecko zamiast kołdra mówiłam kordła. Moimi ulubionymi kolorami, pomimo że nie mam żadnego z nich teraz na sobie, są niebieski i zielony. Nie jestem ogromną fanką McDonalda czy KFC, takie jedzenie za bardzo mi nie podchodzi, aczkolwiek zdarza mi się zjeść dobrego kebaba, ale musi być koniecznie z grilla, nie ten ścinany z kija. Pierwszy raz zakochałam się w wieku 13 lat i to był mój jeden z największych zawodów miłosnych w okresie nastoletnim. Noszę okulary. Od kiedy w domu mam sokowirówkę, totalnie straciłam głowę dla świeżo wyciskanych soków z owoców i warzyw. Na zdrowie! Rzadko jadam mięso, więc myślę, że nie miałabym problemu z przestawieniem się na dietę wegetariańską. Nie podążam za trendami w modzie, nie śledzę tego, co się dzieje na wybiegach. Noszę to, w czym jest wygodnie, więc na blogerkę modową absolutnie się nie nadaje. Uwielbiam pić kawę. Kawa pobudza mnie z samego rana, bez kawy dzień jest dla mnie stracony. Nie potrafię nakładać bronzera na moją twarz, nie potrafię konturować swojej twarzy. Każda jedna próba, której się podejmuję, jest opłakana w skutkach, jest po prostu katastrofa. 8 lat temu byłam w angielskim więzieniu. Ale nie jako więzień, jako tłumacz przy pewnej sprawie. Jednym z moich największych marzeń, które mam nadzieję kiedyś się spełni, jest 2-tygodniowa wycieczka na Malediwy. I takie bungalow, domek, który jest nad wodą, abym mogła rano wstawać i widzieć tą przepiękną niebieską toń, która się rozpościera wszędzie wobec. W szkole średniej przez okres kilku miesięcy nosiłam super krótkie włosy. Takie, słuchajcie, były. Takie.
Nigdy nie byłam i nie jestem ogromną fanką czekolady bądź czegokolwiek, co jest o smaku czekoladowym, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Mi po prostu ten smak nie odpowiada. Kiedy piszę coś manualnie, czyli używając długopisu, moje pismo zawsze jest przechylone w lewą stronę. Ludzie często mówią mi, że mam coś na prawym poliku, że jestem brudna, ale to jest znamie, które mam od urodzenia i niestety brudna będę do końca życia. Byłam ogromną fanką Czarodziejki z Księżyca, jak i Dragon Ball. Kiedy wracałam do domu po szkole, była gdzieś około godzina trzecia i cały seans zaczynał się w pół do czwartej, więc to był mój czas przed telewizorem. A i Laboratorium Dextera także lubiłam. Główny bohater, który mi się najbardziej podobał, Didi, która zawsze wszystko psuła. Strasznie mnie irytuje, kiedy w supermarkecie ludzie stają po środku alejki z tymi wielkimi wózkami wypełnionymi towarami po same brzegi i ucinają sobie pogawędkę. Tam się robi zakupy, a nie socjalizuje. Jeżeli ktoś chce iść i pogadać, proszę, zapraszam do kawiarni obok. Mam 1,64 m wzrostu. Nigdy nie miałam w życiu żadnej operacji, ale za to miałam złamaną rękę. Fakt numer 50, do którego właśnie dotarłam, jest pusty. A dlaczego? Dlatego, że jest on przeznaczony dla Was. Chciałabym, żebyście w komentarzach Wy uzupełnili numer 50, napisali mi coś przypadkowego, bądź może i nie, o sobie, żebym mogła Was lepiej poznać. Jeżeli chcecie, możecie napisać więcej, jeżeli nie, to jeden wystarczy. Mam nadzieję, że tak Wam się spodobał. Moje przypadkowe fakty o mnie też Wam się spodobały, dowiedzieliście się czegoś nowego. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Ja Wam bardzo dziękuję za tych kilka chwil poświęconych na obejrzenie tego filmiku. I do zobaczenia kolejnym razem. Mua, pa, pa.